Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Moimi Państwa gościem jest Andrzej Ceglarski, autor sprawy, między sprawy generała Zagórskiego, właśnie wznowionej przez wydawnictwo Kapital, książki o jednej z największych zbrodni politycznych w Polsce, zbrodni nieukaranych. Zbrodni, w której, w której ofiarą padł jeden z najwybitniejszych generałów, można powiedzieć średniego pokolenia w Polsce. Człowiek, który mógł jeszcze wiele dobrego zrobić dla Polski, dla niepodległości, ale padł ofiarą mordu skrypo, skrytobójczego. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie zostały jego zwłoki. Nie miał porządnego pogrzebu. Jego... Zleceniodawca jego mordu, Józef Pisucki ma swoje miejsce w historii, a jego ofiara jest no, trochę jest rehabilitowana między innymi wysiłkiem pana Andrzeja, naszym tutaj, ale wciąż to nie jest to właściwe miejsce w historii. O tym też dzisiaj zahaczymy o tej zbrodni. Książka jest do nabycia na stronie capitalbook.com.pl sprawa generała Zagórskiego, jedna z najbardziej obrzydliwych zbrodni w historii polskiej polityki, ponieważ w Polsce jakoś tak nie przyjęło się mordować przeciwników politycznych niemalże jawnie. Tutaj trzeba przyznać, że pomysły, żeby to zatuszować, były realizowane. O tym też pogadamy jak. A wrócimy, wracamy do roku 1914, kiedy Józef Piłsudski jest, no właśnie, szefem brygady, brygady, która miała rozpocząć powstanie w Zaborze Rosyjskim, kiedy te jego drużyny strzeleckie, ta słynna pierwsza kadrowa, która liczyła około 160 osób, wyrusza w nocy z 5 na 6 sierpnia, do Kielc i próbuje wywołać powstanie. Próba, która kończy się niepowodzeniem i sprawia, że Piłsudski ma zdaje się jakiś uraz do Polaków po tym. Tak, panie redaktorze, plany Józefa Piłsudskiego, plany wywołania w Królestwie Polskim powstania nie udają się. Te plany spaliły na panewce i Józef Piłsudski w tym momencie tak naprawdę staje się już politykiem przegranym. Wydaje się, że jest już elementem zgranym. Natomiast w tym momencie na widowni historycznej pojawia się Batysław Sikorski. Tak naprawdę po raz pierwszy pojawia się na takiej dużej scenie politycznej. Pojawia się z koncepcją legionową. Do tej koncepcji legionowej Józef Piłsudski zostaje wpisany. On się na nią godzi, bo dla niego w tym momencie no, każda forma inna niż bycie poza jakby tym bieżącym nurtem polskiego życia społeczno-politycznego jest wygodna, jest dobra, więc on przyjmuje z dużą radością wpisanie jego osoby w koncepcję regionową. On zostaje tam dowódcą jednego z pułków, pierwszego pułku piechoty. Pierwotnie tych pułków piechoty jest trzy. Twórcą koncepcji regionowej jest Władysław Sikorski tak naprawdę. Tam więcej nazwisk moglibyśmy y, przywołać, chociażby Juliusz Aleo. Ale wydaje mi się, że tym nazwiskiem kluczowym, tym, które tutaj jakby tą koncepcję legionową opracował, tym człowiekiem, który tą koncepcję legionową stworzył i pod którego nazwiskiem należy je firmować, jest w rzeczywistości Władysław Sikorski, też później bardzo skonfliktowany z Józefem Piłsudskim, ale to już zupełnie inna historia. Natomiast odnośnie kampanii kadrowej, to tutaj godzi się wskazać, że z tejże niewielkiej jednostki no bo mówimy o kampanii Wywodzić się będzie później cała masa sanacyjnych generałów, pułkowników, starostów, wojewodów, ministrów. Pochodzić z nim będą również premierzy rządu II RP, więc to wskazuje, że właśnie ta kampania kadrowa, czyli ci ludzie, no będący, ludzie wówczas bardzo młodzi, będący bardzo blisko Józefa Piłsudskiego, zostają podstawowym zasobem kadrowym Józefa Piłsudskiego i później to będą osoby, które będą rządzić w drugiej RP, korzystając z placet Józefa Piłsudskiego, czy też później, jakby powołując się na jego wolę. Oczywiście to dotyczy tych, którzy przeżyli tą pierwszą wojnę, bo też oczywiście miała ona swoje określone straty osobowe. Tam była też taka historia, mniej znana, że no bo oni próbowali zebrać rekrutów tam. Tych rekrutów zgłaszało się bardzo mało, dokonywali też rekwizycji różnych majątków. Ja zwróciłem kiedyś uwagę, że wtedy się wyróżnił Wacław Kostek Biernacki jako szef żandarmerii tej pierwszej kadrowej, który wykonał ileś tam egzekucji na polakach, którzy odmawiali przekazania swojego dobytku na rzecz pierwszej kadrowej. Dostał ksywę wtedy wieszatiel, czyli to taka, czyli to, tego, tego trochę musiało być. No było to tak naprawdę umówmy się mordy popełnione na narodności e, cywilnej która zachowywała się w stosunku, lojalnie w stosunku do swojego tego państwa, którym była, było Carstwo Rosyjskie. Też taka kwestia dosyć oczywiście wstydliwa, trudno jej szukać w podręcznikach, bo Kostek Biernacki był później sadystą, takim, który zasłynął jako szef... Berezy Kartowskiej od tego. Więc tu też mamy taką drugą twarz Józefa Piłsudskiego, który wie o takich rzeczach, wie o tym, że takie rzeczy się zdarzają, i później korzysta z takich ludzi. Nie, nie mówiąc już nawet o wyciąganiu konsekwencji, to wręcz szuka im zajęcia, aby się czuli dobrze i mogli się spełniać. A, Karol Biernacki to jest człowiek od brudnej, od najbrudniejszej roboty Józefa Piłsudskiego. No, na pseudonim, tak to nazwijmy, Wieszczot, że rzeczywiście trzeba sobie zasłużyć. Natomiast do legionów Polacy no, garną się stosunkowo chętnie. O, do legionów, ale nie do pierwszej kadrowej to jest różnica. Ale tak? Rzeczywiście, to jest ogromna różnica. No, już teraz, jakby przychodzę do tego okresu, hmm. kiedy tworzą się legiony, powód jest dosyć oczywisty. Dlatego, że po pierwsze, w legionach no, nie ma jednak aż tak surowej dyscypliny jak w armii austro-węgierskiej. A, no, a po drugie no, z uwagi na funkcje pełnione przez Legiony jako te jednostki powiedzmy bardziej zapasowe, dywersyjne, no nie ma też aż tak dużych strach kadrowych, na jakie byliby narażeni służący w regularnych jednostkach Armii Austro-Węgierskiej. Więc jest to po prostu dla młodzieży, które tam się garnie, no pragmatycznie lepszy wybór. Oczywiście oprócz tego niewątpliwie były też jakieś patriotyczne pobudki, to o tym nie wolno zapominać, ale niezależnie od tych patriotycznych pobudek, nie sposób nie zauważyć że ten wybór był niewątpliwie też często uwarunkowany no, pragmatyzmem. mamy no, no, Co się dzieje, jeżeli chodzi o te legiony? Gdzie dochodzi do tego kryzysu? Jakby pan mógł przybliżyć, bo co się wydarzyło? Jakim cudem od tego brygadiera legionów polskich? Pamiętajmy, że Józef Piłsudski nie dowodził tymi legionami, on dowodził jedną brygadą. Stąd też ten tytuł, który, który otrzymał. Legiony były traktowane jako nie jako wojsko, tylko jako forma organizacji paramilitarnych strzeleckich, ona się posługiwała własnym systemem stopni wojskowych, stąd właśnie brygadier, ktoś taki coś na kształt pułkownika, ale to nie było to nie przechodziło w w, że tak powiem, w równorzędne stopnie w wojsku austriackim. Jak to się stało, że Józef Piłsudski wylądował w tym niemieckim areszcie domowym, który nie był specjalnie dolegliwy, no ale jakiś tam był? Oj, to wiele, bardzo wiele zagadnień. Postarajmy się tak w możliwie największym skrócie, jakby skupiając się na tym, co najbardziej istotne. Więc po pierwsze, rzeczywiście, Józef Piłsudski nigdy nie dochodzi legionami polskimi, więc Pokutujące w polskiej historiografii i też w polskim życiu społeczno-politycznym sformowanie Legiony Piłsudskiego jest niepoprawne. Taka jednostka wojskowa, militarna, paramilitarna nigdy nie istniała. Legiony docelowo liczyły trzy brygady. Trzy brygady i piwskiej rzeczywiście stanął na czele jednej z tych brygad, czyli pierwszej brygady Legionów Polskich. Natomiast legionami zarządzała komenda Legionów Polskich. Komendanci tych legionów zmieniali się. Najdłużej był generał Trzaskadurski, później między innymi generał Puchalski, generał Szeptycki, natomiast nigdy nie dowodził legionami Józef Piłsudski. Realnie najdłużej dowodził legionami generał Trzaskadurski, a tak naprawdę jego ówczesny szef sztabu, ówcześnie kapitan Włodzimierz Zagórski, czyli właśnie ten Zagórski, który zostanie w roku 1927 zamordowany podczas rządów sanacji. Jeśli chodzi o rolę i istotę jakby funkcjonowania Józefa Piłsudskiego w Legionach, tak jak Pan redaktor słusznie wskazał, Józef Piłsudski nie posiada żadnego stopnia wojskowego. Tytuł brygadiera jest tytułem honorowym i on zaświadcza o tym tylko i wyłącznie, że dana osoba stoi na czele brygady. Brygadierem mógł być major, major podpułkownik, pułkownik, to nic nie oznaczało. To po prostu oznaczało, że ktoś taki jest na czele brygady, ale to nie był regularny stopień wojskowy. Brygadierem w tym czasie był m.in. też Haller. Tak? To nie był stopień wojskowy. W legionach funkcjonowały natomiast stopnie wojskowe. Piłsudski takim stopniem nie został obdarzony, z tym, że te stopnie wojskowe nie były honorowane w regularnej armii austro-węgierskiej. I tak na przykład po kryzysie przysięgowym pułkownik Bolesław Roja, pułkownik legionowy, no do armii austro-węgierskiej został wcielony właściwie jako szeregowiec. Więc tam nie uznawano już tych stopni legionowych, traktując je jako taką, no tak jak Pan redaktor wskazał, bardziej paramilitarną jednostkę i te stopnie traktowano bardziej patriotycznie, tak, że to Polacy sobie tworząc jakby zręby swojej jakiejś powiedzmy autonomicznej organizacji wojskowej, no, w ramach swoich tak, posiadają tego typu stopnie wojskowej. teraz tak, Piłsudski, Piłsudski stara się wielokrotnie o przejęcie władzy nad legionami. I to jest prawda. Piłsudski wielokrotnie zgłasza swój akces, formalnie i nieformalnie, na różne sposoby, o to, aby objąć władzę nad legionami. Chce stanąć na czele legionów. Chce rzeczywiście uzyskać też tytuł generała. O to też się wielokrotnie stara. I to są jakby jego główne troski w tym czasie y, epopei legionowej. Tak? Nigdy to się nie udaje, dlatego że nie jest traktowany przez stosowne czynniki austro-węgierskie jako wojskowy. I on tej komendy nie obejmuje, co z kolei powoduje, że jakby swojej, mówiąc najkrócej, najprościej swojej grze Politycznej coraz bardziej przesuwa akcenty z czynnika austro-węgierskiego na czynnik niemiecki, taki jakby coraz bardziej tam zaczyna się wiązać, coraz bardziej tam zaczyna upatrywać swoją szansę na y, karierę polityczną, tak to nazwijmy. Józef Piłsudski jest tym też, który w momencie, w którym spostrzega, że nie stanie na czele regionów zaczyna działać przeciwko tzw. Tak akcji werbunkowej, czyli zaczyna działać przeciwko temu, aby legiony się rozrastały. Dlatego, że on ma własną organizację. Tu musimy wskazać, że przed powstaniem Legionu, jeszcze przed powstaniem Legionu została stworzona polska organizacja wojskowa. Jednostka parawojskowa, tajna, ściśle podległa Józefowi Piłsudskiemu. I to było, można to nazwać prywatne wojsko Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski, widząc, że nie może przejąć władzy nad legionami, zaczynał widzieć w tych legionach w pewnym, sensie, w pewnym sensie dla siebie zagrożenie. W pewnym sensie dla siebie zagrożenie, dlatego że w tych legionach jednak jego rola nigdy nie była naczelna, była ra raczej rolą podrzędną. Nie dotyczy to samej pierwszej brygady, bo rzeczywiście w pierwszej brygadzie pierwsza brygada może być nazywana pierwszą brygadą Piłsudskiego. Decydowanie tak. To odmiał Pan koło lipca 1916 roku. Piłsudski właśnie to jest ten moment, o którym Pan wspomina, gdzie on składa rezygnację i zaczyna się, to jest taki jego protest przeciwko tych, tym nieuznawaniu tych ambicji jego do pretendowania do całości, do całości legionów. To jest rok przed tak zwanym kryzysem przysięgowym, ale już wtedy właśnie Piłsudski stara się. Uniezależnić, że skoro nie może wybić się na legiony, no to będzie je działał, marginalizował. Wtedy też jest ważna data w polskiej historii, którą warto pamiętać, ona jest trochę zapomniana, to jest ten akt 5 listopada, czyli akt cesarzy niemieckich i austro-węgierskich, które że deklarują powołanie państwa. Królestwa Polskiego, no w ścisłym sojuszu z Austro-Węgrami, w ścisłym sojuszu z Niemcami, ale jednak pojawia się na mapie Polski, na mapie, że tak powiem, przyszłego świata, pojawia się licytacja. Można powiedzieć, otwieracie licytacja o państwo polskie. Od tego momentu wiadomo, że państwo polskie musi zmartwychwstać, no bo zaczynają głównie aktorzy, którzy siedzą na tych ziemiach, zaczynają licytować o polskiego rekruta. Mówi się, Niemcy marzą o tym, żeby powołać milionową armię. Wtedy też następuje też odpowiedź cara Rosji, który mówi o zjednoczeniu ziem polskich pod berłem cara. To jest, ten, to jest taki moment przesilenia w sprawach polskich dla Piosuckiego hmm, potem następuje y, przesilenie w, w lipcu 1917 roku. Natomiast, no właśnie, jak to, jak to ułożyć tutaj, ten takie przejście, bo y, ja mam wrażenie, że gdzieś w pewnym momencie y, Piłsudski został, y, bo trudno nazwać jego internowanie w lipcu 1917 roku uwięzieniem, y, to był, on miał tam się lepiej żył niż wielu ludzi, którzy walczyli dla Niemiec na froncie. Miał gazety, chodził sobie na spacery. On był raczej trzymany jako takie aktywo. No i zresztą został użyty w ten sposób na początku, na początku listopada 1918 roku, kiedy to jego wysłanie do Polski po uprzednim powołaniu rządu lubelskiego przez jego towarzyszy z Partii Socjalistycznej, gdzie widać ewidentnie związek przyczynowo-skutkowy, powołanie tego rządu i uwolnienie rządu, który oczywiście natychmiast wzywa Radę Regencyjną do ustąpienia i przekazania im władzy. Rada Regencyjna, czyli ci, którzy faktycznie odbudowują państwo polskie, odtwarzają administrację, mają faktyczną władzę. Jak Jej, panie profesorze, już o tym opowiadamy, ale może jeszcze, skoro przywołał Pan akt 5 listopada, to przynajmniej w dwóch zdaniach. Powiedzmy, że ten czas właśnie akt 5 listopada roku 1916 do lipca, do nocy z 21 na 22 lipca, roku 1917, to jest czas największego upadku Józefa Piłsudskiego, jeśli chodzi o jego odbiór w polskiej opinii publicznej, jego społecznego, jego społeczny odbiór. Otóż po akcie 5 listopada roku 1916 zostaje utworzona tak zwana Tymczasowa Rada Stanu. I jest to swoisty kadłubek działający z ramienia niemieckiego, mający zastępować instytucje rzekomo przyszłego państwa polskiego. W ramach tego kadłubka tworzone są pewne takie referaty przez ludzi najbardziej związanych z Niemcami, tak, aktywistów. No i w, niestety w, w tym ciele znajduje się również Józef Piłsudski. Staje tam na czele takiego referatu wojskowego. Oczywiście nie to jest instytucja zupełnie kadłubowa, pozorna, nie wiąże z tym się realnie żadna konkretna władza, żadna konkretna dyspozycyjność. Niestety jest to odbierane w społeczeństwie polskim bardzo źle. O Piłsudskim się wtedy mówi i pisze jako o tym, który chodzi na krótkiej niemieckiej smyczy. Od Piłsudskiego odstępują nawet jego dawni towarzysze z pierwszej brygady rzecz niesłychana, ale ludzie typu nawet Kazimierz Fabrycy tak? oni wtedy pomstują na Piłsudskiego. Piłsudzki wydaje się naprawdę, że tym elementem zupełnie zgranym. I tak jest aż do lipca roku 1917 kiedy właśnie, tak jak wspomniałem, w nocy z 21 na 22 lipca Piłsudski zostaje internowany przez Niemców, tak to nazwijmy. Tu pan redaktor powiedział, że nie wiązało się to z jakimiś warunkami więziennymi i w pełni się z tym należy zgodzić. Otóż Piłsudski jest trzymany, a właściwie, tak to jest trzymany, to też nie jest właściwe słowo, a właściwie ma do swojej dyspozycji jednopiętrową willę, tak, w której mieszka sam Oczywiście jest służba, jest, są ludzie, którzy się zajmują, jakby jest lokaj, jest kamerdyner, jest, są kucharze, tak, ma ogród, może wychodzić po pewnym czasie też zresztą już na miasto, czyli stołuje się w restauracjach tak, miejskich. Początkowo są te obiady mu przenoszone, później się, tak jak mówię, już swobodnie porusza. Więc nie ma to wiele wspólnego z tym, jak my sobie wyobrażamy, uwięzienie tak, polityka przez załóżmy. Jeszcze obce państwo. On jest po prostu wyeliminowany na pewien czas z wewnątrz politycznej polskiej gry. Tak, Jeśli są tam jakieś niedogodności dla niego, a są, to są one związane z ograniczeniem do niego dostępu czynnika polskiego. To znaczy, on się spotyka ale z Niemcami, tak? gra w szachy, gra w karty i tak dalej, i tak dalej. Ma towarzystwo niemieckie jak najbardziej zapewnione, natomiast nie ma dostępu przez bardzo długi okres czasu do polskiej prasy do Polaków, tak, jest odseparowany od tego i to rzeczywiście jest znacząca niedogodność. Po pewnym czasie, ale to nie od razu, po pewnym czasie zostaje mu dodany, tak to nazwijmy, towarzysz doli, czy niedoli w postaci Soskowskiego, ale to nie jest od razu. Soskowski to są dopiero ostatnie miesiące internowania Piłsudskiego, tak. No i wtedy, no niewątpliwie, jakby już te warunki już zupełnie się poprawiają, tak, no bo ma tego polskiego towarzysza, z którym... Wcześniej współpracował z w Legionach. Przypomnijmy, że Soskowski był szefem Sztabu I Brygady Legionów. Polski był najbliższym współpracownikiem w Legionach Józefa Piłsudskiego. Warunki są bardzo dobre. Ta samo zresztą internowanie dotyczy nie tylko Piłsudskiego. Przypomnijmy, że internowany był też chociażby Władysław Grabski, tak? czyli późniejszy premier, ten, którego wiążemy z tą słynną reformą finansową Grabskiego. On też został internowany i to w warunkach gorszych niż Józef Piłsudski. Więc ten mit internowania Piłsudskiego to jest mit. Tak, on, on na tym oczywiście wiele skorzystał, bo wtedy ten osad pamięciowy, który był w społeczeństwie polskim, Piłsudskiego, jako tego, który chodzi gdzieś tam na krótkiej smyczy niemieckiej, jako tego, który jest tej nieszczęsnej, tymczasowej rady stanu, który zawsze optuje za Niemcami, on został przykryty tym, że no słuchajcie, przecież ten Piłsudski został uwięziony przez Niemców. Tak? W pewnym sensie odkupił wszystkie swoje dotychczasowe winy, no i zaczęły się podnosić coraz liczniejsze głosy płynące z bardzo różnych środowisk uwolnijcie Piłsudskiego, uwolnijcie Piłsudskiego. Tak? Więc paradoksalnie w oczach społeczeństwa polskiego Piłsudski właśnie w tym czasie zyskał najwięcej. Ogląd jego postaci zmienił się diametralnie. Rozumiem, że on stał się najbardziej, czy takim popularnym politykiem, natomiast w toku, ja powiem szczerze, kiedy analizowałem tą całą jego aktywność w czasie I wojny światowej, nie mogłem dostrzec takiego wielkiego wkładu Józefa Piłsudskiego, w odzyskaniu niepodległości, które on później sobie przypisywał. Wręcz przeciwnie, gdyby to też warto przypomnieć, gdyby Józefowi Piłsudskiemu udało się w 1914 roku w sierpniu y, zrobić powstanie, to wówczas bitwa pod marną, która miała miejsce na przełomie sierpnia i września 1914 roku, bitwa, która zadecydowała o tym, że Prusacy nie wygrali tej wojny w kilka tygodni że ona się stała wielką wojną, a nie wygrali tej wojny dlatego, że Rosjanie rozpoczęli wielkie uderzenie na Prusy Wschodnie przed zakończeniem mobilizacji. Gdyby zrobiła się im na tyłach jakaś ruchawka poważna, to pewnie nie byliby w stanie tego zrobić. Niemcy nie musieliby przerzucić wojsk do Prus, bo nie wytrzymali nerwowo tego, nie byli w stanie oddać swoich siedlisk. Prusami, Niemcami wtedy rządziła w dużej części elita pruska, junkrów pruskich, ludzi, którzy mieli tam po prostu swoje majątki, którzy się bali rosyjskich żołnierzy, którzy będą chodzić po prostu po ich pielecach. Przerzucono te, to wojsko z linii frontu francuskiego. Niesłusznie, ale propagandowo nazywano tą bitwę pod Grunwaldem 2.0, czyli pod Tannenbergiem, tak sobie to Niemcy ochrzcili, chociaż ta lokalizacja była dużo, dużo szersza, żeby jak chcieli koniecznie zmazać ten pierwszy Grunwald, naprawić ten pierwszy Grunwald z 1410 roku. No i to jest takie moje pytanie, bo pan mówi o popularności. Czy jest teraz jest tak obiektywnie, czy jest coś, za co Polacy mają mogą być wdzięczni Józefowi Piłsudskiemu za jego lata spędzone tuż przed i w czasie I wojny światowej, jeżeli chodzi o niepodległość Polski? Już odpowiadam. Jeśli mówimy o zasługach Józefa Piłsudskiego, to będą one w mojej ocenie dotyczyć okresu późniejszego, jeśli Pan redaktor pozwoli, jeszcze o tym wspomnimy. Natomiast jeśli chodzi o okres 1914-1918, czas Wielkiej Wojny, dzisiaj nazwany pierwszą wojną światową, ja takich zasług nie widzę. Ja takich zasług nie widzę. Józef Piłsudski jest zawsze elementem czynnika niemieckiego. Stawia na Niemcy, jest, współpracuje z Niemcami, to są jego współtowarzysze broni, a Niemcy tę wojnę przegrali. tak? I jest taki moment w roku 1917. Jest taki moment, że Józef Piłsudski idzie do Lublina i podobnież zastanawia się nad zmianą sojuszu Podobnież tak. Natomiast nigdy do tego nie doszło. Nigdy do tego nie doszło. Józef Piłsudski przez cały okres wielkiej wojny jest związany z Niemcami. Jest elementem układu niemieckiego, a Niemcy przegrywają. I Józef Piłsudski znajduje się po stronie przegrony. Natomiast. Sytuacja Polski w Wersalu wygląda zgoła odmiennie dzięki temu, że mieliśmy nie tylko Piłsudskiego, ale na szczęście mieliśmy Paderewskiego, mieliśmy Dmowskiego i na szczęście była błękitna armia generała Hallera. Nie wolno zapominać, to jest jakoś bardzo niedoceniany to jest zaskakujące jak to jest bardzo niedoceniany w polskiej historiografii i w ogóle w polskim takim oglądzie, w polskiej polityce historycznej moment w polskich dziejach, kiedy rzeczywiście na tych Polak wersalski, generał Haller, idzie wśród największych zwycięzców tak wielkiej wojny. Jest obok Fosza, jest obok Pershinga, jest właśnie Haller. To jest niespotykany sukces dla Polski. I tak jak ja podkreślam, sukces, co niebywałe w polskich dziejach, osiągnięty stosunkowo niewielką daniną krwi, bo oczywiście wojska generała Hallera, Błękitnej Armii walczyły w szampanii. Oczywiście. Poniosły pewne straty osobowe, one były naprawdę niewielkie. Natomiast sukces był ogromny. I za to należy dziękować. I te osoby należy widzieć, jeżeli mówimy o zasługach dla odzyskania niepodległości. Oczywiście. to, to, to Powiedzmy sobie, bo to była armia generała Halera, to były przede wszystkim starania y, Romana Dłowskiego, to, y, to był jego sukces. Mowski to tutaj jedno zdanie powiem. Jak pojawia się Józef Haller tak, w Paryżu, Mowski do niego mówi: Panie generale, spadłeś nam pan z nieba. I rzeczywiście w pewnym sensie tak to było. Tak, tak. go powiedział. To zapisali obaj w swoich memoirach, więc na pewno jest to prawda. Tak, to mówimy po prostu o. Komitecie Narodowym Polski, to też jest, to też była, który, który, stał za tym powołaniem, aczkolwiek komitet powstał później niż, niż Armia Halera, bo to jest Armia Halera, to jest dekret prezydenta Francji w, z czerwca 1917 roku. Generał Haller to jest człowiek, który przybywa do, no... Do, do Francji z no z terenów z, jako, jako uciekinier jako uchodźca że niemalże wojenny prawda więc ma, mamy to jest to był człowiek który wojnę prowadził w, jako oficer Legionów Polskich. Tutaj, ta, ta jego droga do, do Francji to rzeczywiście była trochę przypadkowa. Natomiast też jest to taka... to może powiedzmy, panie redaktorze, tak jak Józef Jususki dowodzi pierwszą brygadą, tak, brygady Haller dowodzi drugą brygadą i ta druga brygada z kolei nieprzypadkowa jest nazywana, nazywana na przykład, żelazną brygadą. Tak Dlatego, że w przeciwieństwie do pierwszej brygady jest to brygada obciążana. No, takimi już zadaniami stricte militarnymi. I tu musimy zwrócić uwagę, ile pierwsza brygada zwykle jest lokowana na terenie Królestwa Polskiego, bo tutaj są potrzebne te informacje, jest potrzebna ta działalność właśnie wywiadowcza, dywersyjna, o tyle ta druga brygada, ona jest rzucana po froncie. Nazywamy ją też nie tylko żelazną, ale przedkarpacką brygadą. Tak? Ona walczy gdzieś tam na terenach dzisiejszej Rumunii. Więc rzeczywiście ta, ta tutaj Haller ma ogromne zasługi ma ogromne zasługi. On zjawia się we Francji po, no to ja bym nie raz, może tego przypadkowo tej jego drogi, ale po dwóch takich dużych zdarzeniach, które można określić jedno pierwsze słowem Rancza, drugie słowem kaniów, tak? czyli po przebiciu się najpierw poprzez front austro-węgierski przejście właśnie na stronę aliancką tak a później z kolei poprzez z powrotem przebicie się przez ten front niemiecki dostarcie do Francji oczywiście to było okupione ogromnymi stratami tak. to jest oczywiste że tutaj te szanse tych niedobitków tak legionowych którymi tam dowodził Haller w walce na przykład z armią niemiecką no były stosunkowo niewielkie w każdym razie no, on się pojawił we Francji w gdzieś tam latem 1918 roku, wystarczająco, żeby zdążyć właśnie jeszcze wziąć udział w walkach. Natomiast to była chyba najsilniejsza armia w sensie takim kadrowym, w sensie też wyszkolenia, w sensie już nie powiem umundurowania, uzbrojenia, bo to jednak to, co walczyło i tworzyło państwo polskie, to jednak była taka bardzo duża zbieranina to jednak to wojsko, wtedy to oczywiście inaczej się trochę walki odbywały, ale dzisiaj to, 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 to było to coś na kształt pospolitego ruszenia, to co to, to było, te wielkie masy wojskowe, te setki tysięcy żołnierzy, którymi Polska dysponowała w czasie odzyskiwania niepodległości. Powiedział Pan o tym, że mamy Piłsudskiego, Małej Piłsudskiego wypuszczonego, którego teraz wróćmy na moment do roku 1918, kiedy już Polska, to jest mało znany fakt, Polska jest jako państwo faktycznie ogłosiła niepodległość. Ta niepodległość nie jest jeszcze uznawana szeroko. Mówimy o deklaracji z października Rady Regencyjnej. Jest wypuszczony z tego aresztu domowego Piłsudski z konkretną misją. On ma przejąć władzę i Niemcy liczą, że Rada Regencyjna tej władzy nie będzie mu chciała oddać i że dojdzie do wojny domowej. Że będziemy mieli powtórkę z Lenina, wpuszczonego do, do Rosji. Panie redaktorze, w pewnym sensie to tą powtórkę mamy. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zacząć od dużego nazwiska, takiego dużego nazwiska, nie tylko z historiografii polskiej, ale powiedzmy europejskiej, a może światowej, czyli Gerard Konrad van Rompuy. To jest jakby nazwisko tutaj absolutnie kluczowe. My to nazwisko. To jest ambasador niemiecki na przykład Szwajcarii. My to nazwisko kojarzymy głównie z misją Wodzemierza i Lenina, tak? przewiezionego w pociągu, zaplombowanym pociągu tak, i odpowiedzialnego później za drugą fazę rosyjskiej rewolucji. Tak? No ale to też ten Gerard Konrad von Lomberg jest tą osobą, która w roku 1918 naciska na Czynniki niemieckie, czynniki decyzyjne, przede wszystkim Kaisera i jego najbliższe otoczenie, żeby to samo zrobić z Piłsudskim. To on wyszukuje człowieka, który do tej misji zostaje użyty. Do tej misji zostaje użyty von Kessler. Von Kessler, czyli człowiek, który wcześniej był przy legionach i miał jakieś tam osobiste rozmowy, relacje z Piłsudskim. Ale misja jest przez von Romberga. Tak, on dobiera do niej ludzi, wybiera czas. I to jest realizowane no, dosyć profesjonalnie przez Niemców. Tak. Kessler zjawia się w Magdeburgu, rozmawia z Piłsudskim, odbiera od niego określone ustnie. Ustnie to też świadczy o inteligencji Niemców, bo to już nie był moment, w którym Piłsudski pewnie poszedłby na jakieś pisemne zobowiązania. Odbiera ustne zobowiązania, wśród nich na przykład takie, że obecne pokolenie Polaków na pewno nie będzie odzyskiwać Poznańskiego. Więc to jest dosyć takie smutne z dzisiejszego punktu widzenia, jak łatwo to przyszło Józefowi Piłsudskiemu. I von Kessler rzeczywiście skutecznie tego Piłsudskiego po pewnych przygodach, którzy Państwa nie zanudzę, nie będziemy pewnie tego opowiadać, ale po pewnych przygodach tego Piłsudskiego do Warszawy odstawia. I Józef Piłsudski zjawia się, jest wtedy zresztą przeziębiony, tak, więc pewnie nie najlepszej też formie intelektualnej, bo to jedno z drugim zwykle się wiąże. I Józef Piłsudski zjawia się ten chłodny gdzieś tam 10 listopada roku 1918 roku. No i po rozmowach z regentem Lubomirskim, który już jest zmęczony, już jest zmęczony pełnieniem realnie władzy, tak, no bo jego pozostali regenci mieli charakter tylko, nazwijmy to formalny, tak, realnie rządził Lubomirski, tak, arcybiskup krakowski się nic nie wtrącał, zresztą nie znał się na polityce, Józef Ostrowski był staruszkiem, tak, i schorowanym. Realnie cała władza bawrenko Lubomirskiego najpierw przekazuje to władzę wojskową Piłsudskiemu, a później za chwilę też całą władzę, co jest wynikiem uzgodnień z Niemcami, bo rada regencyjna pełni swoją władzę oczywiście, z ramienia niemieckiego. No sama nazwa na to wskazuje, są to tylko regenci do czasu, kiedy miał być wyznaczony właściwy tak władca Królestwa Polskiego, oczywiście przez Niemców. Regenci przekazują w bardzo krótkim czasie tak całość władzy Józefowi Piłsudskiemu. Czym to jest podyktowane? No jest to podyktowane z punktu widzenia niemieckiego to no trzeba na to spojrzeć najpierw z punktu widzenia niemieckiego. Dlaczego nie, Niemcom w ogóle to zależy na tym, żeby Józef Piłsudski tę władzę przejął? Przecież Niemcy mają w Królestwie Polskim, no właśnie mają Lubomirskiego, mają bardzo wielu innych znanych polityków, niewątpliwie uległych wobec Niemców, niewątpliwie wobec nich lojalnych. Mówi o tym wprost von Lomberg. Do tej pory stawialiśmy na ludzi słabych. I prawda jest taka, że te niemieckie czynniki w Polsce były mało popularne. Ci ludzie nie byli w stanie zapewnić tego, co Niemcom chodziło. Józef Piłsudski był w stanie, był w stanie, był stosunkowo popularny po tym okresie właśnie, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej internowania, dysponował realną siłą chociażby w postaci tej polskiej organizacji wojskowej i tych legionowych niedobitków i na kanwie tej swojej powiedzmy przygody legionowej tego. Tej rozpoznawalności, które w tym czasie zdobył, niewątpliwie mógł zagwarantować Niemcom to, na czym najbardziej im w tym czasie zależało, czyli bezpieczną ewakuację z bronią, z archiwami, co bardzo ważne, też ewakuację materiałową z terenów Królestwa Polskiego, później spokojny przemarsz tych wojsk niemieckich, które w tym czasie były przecież daleko, daleko na wschodzie. To wszystko Józef Piłsudski w pewien sposób gwarantował. W pewien sposób gwarantował taki tutaj, może podkreślmy, bardzo mało znany, mało podkreślony w naszej historiografii fakt. No, przecież po przyjeździe Piłsudskiego ku zaskoczeniu wszystkich, dochodzi w tajemnicy do wyjazdu z nienawidzonego szefa policji niemieckiej, chyba najbardziej wtedy znienawidzonej osoby w Warszawie. I Glazenapp nie tylko przez nikogo niezaczepiany wyjeżdża, ale też zabiera całe archiwum i całą swoją świtę. Tak więc to się wszystko dzieje w ramach pewnego układu. Tak jak mówię, Józef Piłsudski, to musimy sobie szczerze mówić, jest elementem układu niemieckiego, działa w porozumieniu z Niemcami, działa w ramach zobowiązań przyjętych na siebie, układa Otóż że... jest inny, tam. Dodajmy właśnie, że kiedy wybucha powstanie w Wielkopolsce wymierzone w Niemców, to nie jest to tak, że w jakikolwiek sposób ma to związek z działalnością pioskiego lub z jego wolą. To jest coś, co się dzieje kompletnie poza nim. To jest zresztą potem zarzut dla pioskiego, że nie dość mocno wspierał polskie dążenia w Wielkopolsce na Pomorzu na Warmii, Mazurach, na Śląsku, czyli tam właśnie, gdzie wchodziły w grę interesy niemieckie, że znacznie bardziej był zainteresowany. No, nie spotkałem się z zarzutami, że sabotował, natomiast zarzuty, że był po prostu bierny, to, były, to takie zarzuty pojawiały się. Panie redaktorze, tutaj możemy nawet powiedzieć troszeczkę więcej, bo zachował się przecież list Józefa Piłsudskiego. W którym on tłumaczy, dlaczego powołał dobora musińskiego na dowódcę powstania wielkopolskiego? I on tam wprost pisze, że dlatego, że sądzi, że dobór Musiński się skompromituje, tak? jako osoba, która nie zna tamtejszych stosunków, nie zna tamtejszych relacji, jako osoba, no, która całe życie spędziła w carskiej Rosji, no, wrzucony na tamte tereny po prostu będzie musiał się skompromitować. I to wskazuje, że te motywacje. Tak się nie stało. Oczywiście tutaj Józef Piłsudski się mylił. Mościnicki fantastycznie się wywiąże ze swojego zadania, ale to wskazuje na to, że motywacje Józefa Piłsudskiego nie były takie, że wybieram najlepszego dowódcę, żeby zwycięsko poprowadził to powstanie, tylko niestety no, te, raczej takie, jak sam pisze we własnym liście, czyli wybieram takiego, który ma się skompromitować dochodząc z tym powstaniem. Józef Piłsudski to też pamiętamy, bo to będzie miało za chwilę, Pan powiedział, że były momenty, w których on się przydał. To jest, ja powiem z ciekawością, podsłucham, kiedy, kiedy Pana zdaniem on przysłożył się niepodległości Polski? Już mówię, moim zdaniem najważniejsza rola, taka pozytywna Józefa Piłsudskiego to jest to właśnie, co się dzieje po listopadzie roku 1918, a powiedzmy do roku 1920, do wyprawy kijowskiej. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie na terenach, nazwijmy to polskich, funkcjonują różne organizmy polskiej autonomii, yy, różne organizmy, które nawzajem się nie do końca uznające. Tak, mamy odrębne władze we Śląsku, Cieszyńskim, mamy Polską Komisję Likwidacyjną etc. etc. I Józef Piłsudski dążąc do zdobycia pełni władzy, jednocześnie trzeba przyznać, wykorzystując swoje niewątpliwe talenta polityczne, bo te niewątpliwie posiadał, tak? Nie posiadał talentów militarnych, ja tego nigdy nie potrafię przyznać, żeby jakiekolwiek w tym zakresie miał zasługi, o tyle miał niewątpliwie duże talenty polityczne i jest w stanie rzeczywiście ten cel osiągnąć. Bo to, że jednak w tych latach 1918-1920 uniknęliśmy jakiejkolwiek wojny domowej. No to jest w dużym sensie zasługa Józefa Piłsudskiego. Oczywiście też jego zasługą w pewnym sensie jest to, że nie doszło do żadnych realnych przewrotów komunistycznych i tak dalej. To częściowo wynikało z tego, że po prostu socjaliści traktowali go jako swego, tak? no bo on był miał tą swoją przeszłość socjalistyczną i w tamtym czasie był odbierany po prostu jako, przez wielu był odbierany po prostu jako socjalista. A to powodowało pewną marginil, marginalizację komunistów, którzy z kolei nie mieli tutaj tego socjalistycznego sojusznika. Powiedzmy, że bolszewicy zostali bez mięszewików, Można by tak to określić w pewnym oczywiście uproszczeniu. No właśnie. I y, y, mamy sytuację taką, że Józef Piłsudski jest y, po pierwsze też jest taka dosyć humorystyczna sprawa. Rok 1920 Józef Piłsudski dostaje wreszcie swój upragniony stopień wojskowy. Nadaje go sobie sam w imieniny 19 marca 1920 roku. Mianuje się sam na marszałka. Historia bardzo śmieszna, bo jest jakieś przekonanie o geniuszu militarnym Józefa Piłsudskiego, a tak naprawdę Piłsudski do tego momentu nie zrobił nic, co by predestynowało do jakiegoś nazywania go jakimkolwiek człowiekiem, który się wykazał jakimkolwiek kunsztem wojskowym, a chwilę później, a można nawet powiedzieć, że w czasie rzeczywistym doprowadził do, ja zawsze takie rzucam takie hasło, no ładnie brzmi, że Józef Piłsudski ma taki udział w cudzie, tak zwanym warszawskim, w bitwie warszawskiej roku 1920, że sprowadził pod Warszawę bolszewików. A sprowadził, uderzając, wydając decyzję szukania walnej bitwy na południu, na południowym froncie. To takie wcześniej też Piłsudski dał się poznać jako człowiek, który też nie rozumie, bo była też historia przecież, skąd się jeszcze brała jego niechęć do Rozwadowskiego. Też taki mało znaczący incydent. Piłsudski wydał rozkaz Rozwadowskiemu porzucenia lwowa i uznając, że nie da się go obronić. I Rozwadowski przekazał informację, że on najlepiej wie, bo jest tutaj na miejscu, że da radę utrzymać miasto i utrzymał. To też jest takie właśnie pokazanie różnicy między zawodowym, wojskowym a amatorem, któremu się wydaje, że będzie wydawał polecenia komuś, kto się zna na swojej robocie. To takie bardzo mocno, jednak musiało też zaboleć, bo zewskim był człowiekiem o strasznym ego. To jest facet, który opowiadał o sobie nie dość, że tam w miarę poważnie, że jest jakimś duchem trąconym, nie wiem, w jakiś sposób, jak on to rozumiał przez geniusz Napoleona, to mówił o sobie, że jest najdzielniejszym synem tej ziemi. Tam wymieniał się w jednym no, rzędzie z Bolesławem chrobrym, ale nie do końca wiem, czy stawiał się za nim, pod nim. Czy, czy na równi. No i, więc no mamy tego właśnie Józefa Piłsudskiego, rok 1920. Mamy sytuację taką, w której Piłsudski sprowadza tych bolszewików, sprowadza, ponieważ cały północny front, o czym mu zwracają uwagę, jest dziurawy. I w momencie, w którym Rosjanie się wycofują, bolszewicy się wycofują z, ze wschodniej Ukrainy, tak naprawdę to polskie wojsko nie ma nic lepszego do zrobienia, jak cofnąć się najszybciej, ponieważ nie jest w stanie obstawić y, takiej linii frontu. Y, do Rosji droga prowadzi przez tak zwaną Bramę Smoleńską. Mamy tą sytuację, zaczyna się tak naprawdę My nie przegrywamy jakichś wielkich bitew, my po prostu musimy uciekać, ponieważ w grze manewrowej Rosjanie nas ogrywają. Polskie wojsko, nie przegrywając jakichś wielkich bitew, po prostu ucieka, i ta prędkość tego cofania się z Kijowa robi wrażenie jakiegoś gigantycznego pogromu, którego nie ma. No i jak, jak się tutaj odnajduje Józef Piłsudski? Jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze od samego początku, no bo jako adwokat, jako prawnik też powinienem zaznaczyć, że tak właściwie ten akt, który na początku tutaj tej wypowiedzi pan redaktor przywołał, czyli akt mianowania się pierwszym marszałkiem polskim, podkreślam tutaj pierwszym, bo to jest nazwa własna tego tytułu, jest właściwie nieważne. Jest właściwie nieważne, chociażby z tego prostego powodu, że taki tytuł nie istniał. Nie było takiego stopnia wojskowego. Był tytuł marszałka Polski, natomiast nie było tytułu pierwszego marszałka Polski. On sobie przyznał taki tytuł. Więc był to to jedyny stopień wojskowy, jaki Józef Piłsudski posiadał. Nigdy żadnego innego nie miał. No to nie bywała kariera, żeby od razu awansować z cywila na pierwszego marszałka i jeszcze samemu sobie taki tytuł nadać. I o tym trzeba pamiętać i to właściwie warto podkreślić. To, co wcześniej też pan redaktor wskazał. Józef Piłsudski nie tylko nie darzył sympatią rozładowskiego. Józef Piłsudski generalnie w określony bardzo. Krytyczny sposób, można powiedzieć, wręcz, że sekował wyższych oficerów z Armii Zaborczej, czyli z tych, którzy dysponowali realną, dużą wiedzą wojskową. On po prostu nie mógł przy nich błyszczeć, nie mógł przy nich pokazywać, że rzeczywiście on się zna na tej wiedzy wojskowej. On tego nie mógł robić, no bo dla nich było to śmieszne. tak? Jeśli nawet nie mogli robić tego prozwoczy, no to poza nim rzeczywiście go bardzo często okrutnie krytykowali, no bo oni mieli świadomość jego olbrzymich braków. Akurat Rozwadowski to był osobą bardzo delikatną, więc Rozwadowski to był raczej ten typ generała, który nawet widząc tą niezborność i te braki wiedzy wojskowej Piłsudskiego, on tego starał się nie eksponować, A, nie no mówić. To też jest Natomiast ciekawe. inni, tak jak generał na przykład Latinik, no bardziej, że tak powiem, złośliwi. Tak, tak, tak. Mamy tutaj jakieś przerwę tutaj, czy? Już, już, już się słyszymy, już się widzimy, Panie redaktorze. Teraz y, następna kwestia. Jeśli chodzi o rok 1920, Józef Piłsudski podejmuje decyzję o tak zwanej ofensywie kijowskiej, tak? I tutaj wychodzą pewne rzeczy, które później odnajdziemy w roku 1939. Więc mamy tam zarówno kordonowe ustawienie wojsk, to wszystko, co się odbije w kampanii wrześniowej. Mamy brak odwodów, tak samo jak w kampanii wrześniowej roku 1939. Mamy brak planów, bo przecież Piłsudski nie stworzy nigdy żadnego planu, on żadnej pracy planowej. Nie potrafił, nie uznawał, jakby to było obce jego naturze, jak i braku stosownego wykształcenia i wiedzy w tym zakresie. Więc mamy te wszystkie elementy, które mamy w roku 1939. Tym razem nie skończy to się jeszcze zupełną klęską. No dzięki temu, że po pierwsze przeciwnik jest no, zgoła inny niż wojska hitlerowskie. tak? Wojska bolszewickie w tym zakresie walczą przede wszystkim w tym czasie z Białą Armią. Tam jest ich główny przeciwnik, a powiedzmy, ten front polski ma charakter dla nich momentami drugorzędny, a momentami trzeciorzędny. No poza tym są to wojska no, też podobnie jak y, wojska legionowe, tak to nazwijmy, no, dowodzone też nieprofesjonalnie. Tak? Ten y, dowódca, który no, szczególnie nam się negatywnie zapisze z polskiego punktu widzenia w tej wojnie roku 1920, czyli Siemon Budonny, to w armii carskiej dosłużył raptem stopnia tak. Przyszli y, wielcy wodzowie, tacy jak autor właśnie y, z kolei bolszewickiej planu bolszewickiego wojny z Polską, czyli przyszły marszałek Szapocznikow, to w tym czasie ma po 20 kilka lat. To są ludzie jeszcze no dopiero uczący się wojskowości, więc siłą rzeczy po obydwu stronach tej wojny mamy wojska prowadzone nieprofesjonalnie. I to jest, to się okazuje, że to jest szansa Piłsudskiego i dzięki temu w początkowym okresie tych, tej wojny, tych walk, no są też pewne sukcesy. To są sukcesy oczywiście pozorne, bo... Yy, luta na Kijów, w czasie której właściwie nie zetknięto się z wojskami przeciwnika, już nie mówiąc o bitwach, to tak naprawdę jest porażką, no jest wręcz klęską strategiczną, bo wprawdzie polskie wojska wchodzą do Kijowa, no ale nie natrafiają na żaden opór, nikogo nie rozbijają, umożliwiają przegrupowanie sił przeciwnikowi, który zresztą z tego Kijowa zabiera nie tylko wszelkie wojska, ale i wszelki materiał wojenny. No a w końcu grupa ówczesnego pułkownika rybaka wjeżdża tak, do tego kijowa tra tra tramwajem, tak? No trudno coś takiego uznać za sukces militarny, taktyczny czy polityczny. No tak wyglądają te eskapady na tamtejszym froncie walk, tak, wojny polsko-bolszewickiej. No właśnie, no i zaczyna się wielka, wielkie cofanie. To się zaczyna, ono się zaczyna tak naprawdę od kwietnia maja zaczyna się wielkie wycofanie, bo Piłsudskiemu wydawało się, że on tam znajdzie jakąś rozstrzygającą bitwę w duchu Napoleona. On jeszcze walczy tym XIX-wiecznym wojskiem. On liczył, że Rosjanie, bolszewicy tam przyjmą jakąś wielką bitwę. Oni tego nie chcieli. Oni po prostu, tak jak wspomniał, przegrupowali się i uderzyli od północy, czym wymusili po prostu odwrót po całości polskiego wojska. Tak naprawdę wjazd do Kijowa nie miał żadnego znaczenia poza propagandowym po prostu wzmożeniem opinii publicznej, że oto Polska po iluś tam set latach znowu odnosi sukcesy militarne. Natomiast nikt tak naprawdę nie rozumiał, co, co to wynika z tego, że jesteśmy w Kijowie. Nie było tam tego, na co liczył Piłsudski, czyli nie było jakiegoś szału niepodległościowego, czyli wśród Ukraińców. Nie było takiego pędu. Myśmy mieli, to też pamiętajmy, my tam wkraczamy do, do tego Kijowa jako sojusznik Petlury, jako sojusznik tego, kogo tam próbujemy zainstalować. Jako nasz ukraiński sojusznik, sojusznik, którego żeśmy no to porzucili. Porzuciliśmy go, zostawiliśmy. To takie słynne jest taka historyjka na połę anegdotyczna, jako, że po traktacie ryskim Józef Piłsudski poszedł przepraszać tych polskich Ukraińców, którzy zostali zostawieni na lodzie. Czyli, że Polska podpisała pakt ze Związkiem Sowieckim i nawet z tą Ukrainą Sowiecką, czyli tym samym zostawiliśmy naszego sojusznika Petlurę po prostu bez przydziału. Zgodziliśmy się tam po prostu. Tam miała być ta taka słynna scena, w których Piłsudski miał mówić, panowie, ja was bardzo przepraszam. Ale jak, jak powiedzmy sobie, bo to, to jest taka część militarna, Józef Piłsudski po prostu niczym się nie wykazuje, sprowadza wojsko bolszewickie pod Warszawę i panikuje. To jest taka część już trochę znana. Pisze rezygnację. On w ogóle jest skłonny wtedy przepisać, dowództwo nie tylko na generała Tadeusza Rozwadowskiego, jak to się kończy, on nawet chciałby komuś zagranicznemu powierzyć dowodzenie wojskiem. On ewidentnie jest człowiekiem, który nie rozumie tego, co się dzieje i stawia krzyżyk. Z kolei Rozwadowski zachowuje się jak facet o tytanowych nerwach, który ocenia, no jak się później okazuje, wszyscy mówią, że on ocenił właściwie, natomiast no to jest, to jest jednak bardzo duża umiejętność, żeby przy takim napięciu emocjonalnym, przy takiej stawce nie ulec, nie ulec jak ci wszyscy dookoła krzyczą, histeryzują, że barbarzyńcy u bram zaraz zaczną mordować, rzezać. To jest taka rola, w której Piłsudski ewidentnie nie zdał egzaminu. No to jest fakt, który wręcz doznał załamania nerwowego. Tak, pełna zgoda, panie redaktorze. Ja w ogóle myślę, że tu powinniśmy wyjść od pojęcia cudu nad Wisłą. To znaczy, co było rzeczywistym cudem nad Wisłą? Bo ja tutaj y, twierdzę przekornie, że cudem nad Wisłą to było to, że takie wojska bolszewickie potrafiły aż pod Warszawę dotrzeć. To był absolutny cud. Panie redaktorze, zachęcam na przykład do lektury dzienników Juliusza Stanowskiego, które jakiś czas temu zostały wydane wielotomowe dzienniki. Juliusz Stanowski był politykiem endeckim bardzo dobrze zorientowanym, był m.in. szefem klubu, parlamentar klubu parlamentarnego Endecji w Senacie, Mian człowiek, który miał ogromną wiedzę, bardzo jak zaświadcza w swoich dziennikach przewidujący, i on opisuje na przykład wygląd tych wojsk sowieckich, które. Dotarły tutaj pod Warszawę. No jest to porażające. Tam prawie nikt nie miał butów, rzadko kto miał ubranie. Bardzo wielu było w damskich sukienkach albo w sutannach. Ci ludzie wyglądali w sposób porażający. My mamy zupełnie złe wyobrażenie tych wojsk bolszewickich. Pamiętajmy, że tam tabory nie dotarły. Ci ludzie byli praktycznie bez jedzenia, bez obuwia. To była zupełna zbieranina. Najlepsze wojska, jakie mieli, czy ten korpus Gajhana i Siemena Budennego, no to też nie są jakieś. Zupełnie jednostki doborowe. No, Simon by był najbardziej, bo to jest 12 tysięcy tej konicy, ale jednak konnicy. Tak? Więc nasze wyobrażenie, że my stoczyliśmy tutaj walkę z taką ogromną potęgą Rosji Radzieckiej, no nie jest do końca prawdziwe. Pamiętajmy, że bolszewicy w tym czasie walczyli o życie, o wszystko: walczyli o władzę i życie z Białą Armią, walczyli z Wranglem. Tam się wszystko rozgrywało. Tamta porażka z Wranglem to byłby dla nich koniec wszystkiego, nie tylko władzy, życia na pewno też. Natomiast tutaj to ewentualnie była walka o to, jak duża będzie ta Rosja bolszewicka, co nie dla wszystkich z nich zresztą było takie istotne, od Stalina poczynawszy. Więc to były bardziej takie marzenia trockiego, tak? tej wielkiej rewolucji, tej wielkiej bolszewii i tak dalej. Więc ten front do samego końca miał dla nich drugorzędny charakter. Więc to, że takie wojska. Tak wyposażone, tak dowodzone, bo tam też wielkich dowódców nie było, nawet najzdolniejszy z nich, czyli Tuchaczewski, to jest jeszcze człowiek dwudziestokilkuletni. To, że oni potrafili tutaj rzeczywiście domaszerować, to jest z, prawdziwy cud. Z, ta, z, ta, z takim budżetem, tak? Z takim budżetem, z takim sprzętem. To tam jest pan, to coś niesowe Pan wspominał o wachmistrzu, to tak tytułem, żeby nasi widzowie nie, nie musieli sprawdzać. Wachmistrz to był poziom, zdaje się, sierżanta, to taki mniej więcej tego, czyli mamy, 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 mamy nawet ludzi, którzy byli oficerami w tej armii, a nawet wcześniej tymi oficerami w Carskiej Armii nie byli, więc ten poziom wyszkolenia był odpowiednio niski. No, ale właśnie tu następuje, tu następuje ten cud polski, który, który tak naprawdę cudem nie był. To była po prostu realizacja przewagi żołnierza, który był świetnie zmotywowany i dobrze dowodzony przez przez Rozwadowskiego. Tam jest też uwaga, że gdyby Piłsudski nie opóźnił wykonania rozkazu, do którego rozkaz się przyjął, bo to też jest taka ciekawostka, on nie wyznaczył siebie na dowódcę, on się dystansował od całej tej operacji, tak jakby wietrzył, że ona polegnie, że będzie przegrana i on chciał mieć jakąś taką sytuację, że to nie ja, to Rozwadowski. No już, Panie Redaktorze, kilka zdań tutaj koniecznie trzeba powiedzieć. My w czasie wyprawy kijowskiej jeszcze chwilę potem mamy Naczelnego Wodza. Wszystkim dowodzie Naczelny Wódz, czyli oczywiście Józef Piłsudski. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się te klęski jedna za drugą, tak, kiedy no nie ma żadnej koordynacji tych działań, wojska się rozprzęgają, tak, bez walki uciekają, powstaje koncepcja zastąpienia Naczelnego Wodza Naczelnym Dowództwem. To jest endecka koncepcja, która zostaje Między innymi przez Danowskiego, ale głównie przez Mowskiego, no zaprezentowana i wprowadzona w życie. W tym naczelnym dowództwie tak naprawdę główną rolę już odgrywa szef sztabu generalnego, Tadeusz Rozwadowski. Tak? I to rzeczywiście on w ramach naczelnego dowództwa no już skupia w swoim ręku no jakby wszystkie nici prowadzenia kampanii. I tak naprawdę pełne dowództwo, o wszystkim. Józef Piłsudski jest w tym czasie absolutnie załamany. No mamy w wielu różnych relacjach pochodzących od wielu różnych osób, więc to nie może być żadnych wątpliwości historycznie. Rząd w tym czasie no, wielokrotnie grozi samobójstwem, mówi, że wszystko jest stracone. No, absolutnie nie jest osobą, która byłaby w stanie w ogóle udzielać jakichś konkretnych informacji o tym, co się dzieje na froncie, a co dopiero osobą, która mogłaby jeszcze jakoś sytuację próbować uratować, tak? Także Piłsudski jest, mówiąc językiem powiedzmy dzisiejszym, jest poza grą w tym czasie. Piłsudski jest poza grą. No, więc y, dochodzi do tego y, y, zwycięstwa i tu następuje, y, Piłsudski jest taką, tutaj Pan tu y, powiedział, tutaj y, na samym początku tej książki, którą przypominam, polecam wszystkim, y, taką Opinie, że on świetnie rozumiał propagandę i świetnie umiał walczyć z informacją, że to była jego tak naprawdę duża umiejętność w porównaniu do innych. I on już, orientując się tuż parę dni po bitwie, zaczyna rozumieć, że on teraz musi wygrać wojnę o to, żeby zafałszować to, żeby po prostu usunąć wszystkie te. Relacje o, o jego załamaniu, o tym o wielkim zwycięstwie, które musi zostać przypisane jemu. Co ciekawe, ma fart, polegający na tym, że Rozwadowski jest typem pokornego człowieka, dla którego jest oczywiste, że zwycięstwo musi mieć twarz i być może ze względów różnych, to niech to będzie twarz Piłsudskiego. On, on się godzi na to. Tak, tutaj nasi słuchacze na pewno to wiedzą, ale może też wypada podkreślić, że też tych decydujących dnia sierpniowy kiedy bolszewicy tutaj podchodzą już pod Warszawę, Józef Piłsudski formalnie składa dymisję, tak, on jakby już formalnie składa dymisję, oddaje, opuszcza Warszawę, opuszcza Warszawę i sprowadza, wyprowadza inaczej mówiąc, wyprowadza z Warszawy dowódców legionowych, tak, czyli jakby wojska legionowe opuszczają Warszawę, tworzą grupę, która się tam gdzieś organizuje wokół Puław, gdzie jest jakby główny sztab. Natomiast tutaj Warszawy Warszawie to jest taka ciekawostka, bronią ludzie najbardziej przez Piłsudskiego z nienawidzeń. Jego generalnym gubernatorem zostaje Latinik, tak, czyli to jakby przez Piłsudskiego można powiedzieć ten oficer, no szczególnie nieceniony, nielubiany i taki rzeczywiście też, który wobec Piłsudskiego dosyć złośliwy. Tutaj frontem północnym dowodzi Haller, u którego szefem sztabu jest Zagórski, a z kolei szefem sztabu letynika jest Hempel, czyli ten drugi z byłych prowadzących oficerów Józefa Piłsudskiego, który później też w bardzo niejasnych okolicznościach najpewniej zostanie zamordowany. Też właśnie I... powiedz, powiedzmy sobie, że to się zaczyna ta gra o z agenturalną przeszłością Piłsudskiego, zaczyna się już od samego 1918 roku, kiedy Piłsudscy, Piłsudczycy i ich agentura starają się przejąć kontrolę nad aktami dotyczącymi kasztele, czyli tam już są pierwsze mordy, przecież dotyczące osób, które mają wiedzę na temat współpracy. Oni starają się po prostu, nie tylko Piłsudski, to nie tylko problem współpracy z wywiadem austriackim za pieniądze dotyczy nie tylko Piłsudskiego, ale również jego najbliższego otoczenia. Dotyczy... Tak, panie doktorze, ale ja tutaj coś innego chciałem podkreślić. Właśnie w kontekście tego, co pan wcześniej powiedział, że Piłsudski bardzo, do, bardzo doceniał, wręcz wyprzedzał swoją epokę, jeśli chodzi o kwestię marketingu politycznego, bardzo rozumiał te rzeczy, to zwróćmy uwagę na to, że o ile wcześniej czyli w dobie tych marszut, w dobie marszuty kioskiej, etc., mamy tak zwane reklamiarstwo legionowe. To znaczy na czele tych wojsk, które wkraczają gdzieś, czy do Mińska, czy do Kijowa, czy do Dyneburga, zwykle są to jacyś legionowi podłani Józefa Piłsudskiego. Nawet są takie sytuacje, że jak inna dywizja ma gdzieś wkroczyć, to musi czekać, aż przyjedzie dowódca legionowy, żeby można było by przepisać, że to wszedł powiedzmy taki i taki pułkownik z Legionów i żeby to mogła prasa rozgłasza. To są często kuriozalne sytuacje. O tyle w momencie realnego zagrożenia, kiedy rzeczywiście wydaje się, że ta Bolszewia może w tej wojnie zwyciężyć, to w tej Warszawie ich już w ogóle nie ma. Legioniści zostają wyprowadzeni z Warszawy. Tam jeden Bukacki się nie zgadza. Zostaje tutaj na czele 8 Dywizji. Cała pierwsza brygada, wszyscy ci legionowi dowódcy wyjeżdżają, a tutaj zostają ci Dowódcy z armii zaborczych i tak się akurat składa, że właśnie ci najbardziej skonfliktowani z Józefem Piłsudskim. I to oni nas ratują, tak? To jeszcze możemy dorzucić oczywiście nazwisko dowódcy pierwszej armii piątej armii, yy, zwycięzcy z Podwisłej w gry, czyli oczywiście generała Sikorskiego, tak? No, no, i oczywiście generał Krajowski, dowódca słynnej 18 dywizji Piechoty, yy, tak, też mało może dzisiaj znane nazwiska, rzeczywiście absolutnie wybitny wódz. Być może najlepszy dywizjoner, jakiego wojsko polskie miało. Tak? Taki wódz, który zawsze zwyciężał w każdej bitwie i zawsze niczym ten zagłoba astrologii miał całą masę różnych forteli na przeciwnika, nieraz wręcz zabawnych. I ci ludzie rzeczywiście. Zapewnili nam zwycięstwo w roku 1920. Ja się nie zgadzam. Uważam, że jest to nieprawdziwe na przypisywanie jakiejkolwiek roli Józefowi Piłsudskiemu tak, w bitwie Jego nie ma w bitwie. Jest czynnikiem, który wprowadza zamęt, jest czynnikiem, który wprowadza e, tak naprawdę coś, co byśmy dzisiaj powiedzieli, defetystą. Jest człowiekiem, który rozsiewa po prostu atmosferę porażki wokół siebie. Dodajmy tutaj ważną datę. 6 lipca 1920 roku dzień w mordu na podpu podpułkowniku Ludwiku Morawskim ostatnim szefie krakowskiego wydziału haka który nie chciał oddać, nie chciał dopuścić, nie chciał przekazać pisarczykom archiwum. On wręcz, zakowała się jego korespondencja z Ministerstwem Obrony, niech odmawiano mu przydziału wojskowego, przez długi czas odmawiano mu wypłaty emerytury. Doszło do tego, że w końcu zrobiono z niego podwładnego Sławka, czyli agenta, którego pracę nadzorował i zamordowano go w Tarnym Ostrowie na podwórzu kwatery dowództwa, nie przeprowadzono żadnego śledztwa, ktoś po prostu zastrzelił tego. To jest taki też dosyć przypadek, o którym, no to też jest mord, który obciąża konto pisuckiego. Powiem tak, dopóki nie zaczęliśmy rozmawiać, wydawało mi się, że była koncepcja jakaś, że to sobie panowie ułatwiali życie bez wiedzy wodza, bez wiedzy pisowskiego. Dziś uważam, że rzeczywiście zgodziłem się, zgadzam się z panem, że to jednak ta koordynacja, że on po prostu zarządził to, że on po prostu zrobił listę osób, które muszą albo zamilczeć i wyemigrować z Polski, albo zapłacić po prostu najwyższą cenę, które nie mogą funkcjonować no taką właśnie jak podpułkownik Morawski, który dodał do zrozumienia, że jest mu droga prawda, bo to jest ciekawe, że to były też jednak, jednak czasy trochę inne niż teraz. Ludzie jak widać uważali, że pewna wiedza jest winna narodowi, że naród powinien mieć wiedzę, że Józef Piłsudski nie był jakimś tam bohaterem, tylko że był człowiekiem, który w sposób płatny współpracował z tajną austriacką, tajnymi austriackimi służbami. I to nie była współpraca tylko patriotyczna, bo Piłsudski, po pierwsze brał pieniądze za to, a po drugie, on pozbywał się konkurencji politycznej, on robił różne rzeczy, których, które nie mają nic wiele wspólnego z patriotyzmem. Tak, panie redaktorze, to może teraz, żeby już poentować tą dzisiejszą rozmowę, wydaje mi się, że. Najważniejszy taki fragment, kiedy Józef Piłsudski wygrywa y, bitwę warszawską. Otóż ja, znowu troszeczkę przekornie, tak? pokuszę się o takie sformułowanie, że Józef Piłsudski wygrał bitwę warszawską 7 lat potem. To znaczy ja bym przypisał to zwycięstwo y, Piłsudskiemu w bitwie warszawskiej do takiej daty jak maj roku 1927. Coś się wtedy takiego dzieje. Otóż w maju roku 1927 y, zostaje z więzienia Antokolskiego Uwolniony generał Rozwadowski. Przypomnijmy, że po zamachu majowym przez rok czasu jest on y, więziony na Antokolu, w Wilnie, razem zresztą z generałem Zagórskim. Zagórski tam jeszcze zostaje wtedy. Natomiast hmm. Rozwadowski zostaje w maju roku 1927 z Wilna przywieziony do Warszawy i doprowadzony na rozmowę z Józefem Piłsudskim. Ta rozmowa jest y, opisana, jest znana polskiej historiografii. Nie będziemy może tutaj jej cytować. Jest ona dosyć szczególna, mało przyjemna, jakby pokazująca no niestety tą negatywną stronę Józefa Piłsudskiego, jego małostkowość. Tak, to słynne podkreślenie na końcu: Bitwę Warszawską wygrania. Otóż, to właśnie, panie redaktorze, to chciałem powiedzieć: to w tym momencie wygrywa Józef Piłsudski. Od niego zależy los generała Rozwadowskiego. I patrząc w oczy Rozwadowskiemu, co by mu musiało na pewno określony sposób o nim świadczyć, mówi coś takiego. Oczywiście Rozwadowski nie ma wyjścia, odwraca się i wychodzi. I to jest ten moment, w którym Józef Piłsudski to bitwę wygrywa w polskiej historiografii. Tak? No po prostu historię piszą zwycięzcy, natomiast z realnymi Faktami historycznymi to nie ma nic wspólnego. Piłsudskiego w roku 1920 w ogóle w Warszawie nie ma, nie jest naczelnym wodzem, złożył dymisję, a cały rozkaz do bitwy dostaje wyłącznie do wiadomości. On się tak. nawet z tymi wojskami nie zetknie. Tak, on nawet i on jeszcze on jeszcze też, on jest motyw taki, że jeszcze po zaakceptowaniu tych planów on. Zadbał o to, aby byli świadkowie, że on, że on był przeciwny, że on krytykował, czyli robił sobie takie alibi. Przy generale Rozwadowskim warto przypomnieć, że on zmarł 18 października 1928 roku, zdecydowanie przedwcześnie. To był rocznik 1866. Dlaczego zmarł? Tutaj wiele wskazuje na to, że został otruty, że był podtruwany. To jest nie tylko i wyłącznie teoria sporządzona wówczas, bo na bieżąco, jeszcze wtedy ta prasa jakoś jeszcze funkcjonowała. Przede wszystkim władze sanacyjne to jest najważniejsze, są dwie najważniejsze poszlaki. Odmówiły rodzinie zgody na sekcję zwłok. To była pierwsza rzecz, i druga rzecz ciało generała Rozwodowskiego zniknęło. Nie wiemy dzisiaj, co się z nim stało. Ktoś zadbał o to, aby Przewidując nawet wojenną zawieruchę, żeby nigdy nie można było przebadać. Tu się pojawia arszenik jako taki środek, który miał zostać użyty. Uprzedzając fakt, bo chciałem tak zamknąć, rok 1927, lipiec, zostaje zwolniony. To jest książka, drodzy Państwo, która moim zdaniem w sposób, bo różne były teorie, niektórzy mówili, że że nigdy generał Zagórski nie dojechał do Warszawy. Wiele wskazuje, bo w zasadzie moim zdaniem przesądza w zasadzie ta książka, tutaj materiał dowodowy jest tak dobrze ułożony, że no, mamy do czynienia zresztą pan mecenas, jak nazwa wskazuje, prawnik, sposób myślenia dowodzenia sądowy nie pozostawia tutaj czytelnikowi w zasadzie Możliwości niezgodzenia się z tym, że Zagórski przyjeżdża i zostaje w sposób zaplanowany, zamordowany. W zasadzie nie było scenariusza, w którym w którym Zagórski mógł wyjść żywy. Oni od początku do końca zakładali mord. Bo później rzeczywiście pojawiły się, kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy, ja jeszcze zastanawiałem się, czy to mogło być, byłem trochę pod wpływem tych twierdzeń. I muszę stwierdzić, że pod wpływem naszej rozmowy i lektury książki doszło do wniosku, że rzeczywiście to były zawsze te próby, że po pierwsze nie zamordowaliśmy, bo uciekł i jest żywy i gdzieś tam jeszcze próbowano robić nawet długi na jego nazwisko, żeby pokazywać, że on się nigdy gdzieś tam pojawia. A po drugie, nawet gdybyśmy go zabili, to zabiliśmy go przypadkiem w jakimś rycerskim uniesieniu. No właśnie, dlaczego. Ja wiem, że to będzie, bo poświęciliśmy osobną audycję, ale tak pokrótce na zakończenie, dlaczego generał Zagórski musiał, musiał zginąć, musiał zostać zamordowany, musiał zginąć tak naprawdę według Józefa Piślskiego. Myślę, że był tak najkrócej w dwóch zdaniach, to dlatego, że Zagórski miał ogromną wiedzę, dlatego że miał taki charakter, który wykluczał to, żeby mógł milczeć czy udać się na emigrację. O czym zresztą pisał pros w proz listach więziennych, rząd się na żadną emigrację na pewno nie uda. Jak i również, nie chodziło tylko, myślę, o osobę Zagórskiego, ale również o dokumentację, którą posiadał. Myślę, że Zagórski przed śmiercią no, był niestety też zapewne torturowany i niewątpliwie starano się posiąść wiedzę o dokumentach, miejscach ich schowania, i myślę, że późniejsze tajemnicze uwięzienie generała Hempla. Pozostaje w związku ze śmiercią generała Zagórskiego. Częściowo, częściowo dzisiaj mamy do dyspozycji te dokumenty, które posiadał Zagórski w więzieniu, to znaczy mam na myśli jego pamiętniki. One nawet się ukazały niedawno, ale to jest naprawdę wyimek tego, co tak naprawdę Zagórski wiedział, co było tak naprawdę istotne w zakresie informacji, jakie Zagórski posiadał o jakie mogły być użyte. Tak, na przykład zaginęła broszura, którą Zagórski powiedzmy glosował tak, o Józefie Piłsudskim, i zupełnie nie ma. Podobno te głosy były bardzo pouczające. No i niestety nie ma dzisiaj, i nie mamy dostępu do słynnych pokwitowań finansowych, na które Zagórski w różnych rozmowach wielokrotnie się powoływał. On wielokrotnie mówił o tym, że posiada dokumenty, w których Piłsudski kwitował określone kwoty. Tej dokumentacji nie ma. Wedle jednej z wersji tę dokumentację zostawił właśnie u Hempla, ale to może już Panie Redaktorze temat na zupełnie o moim imieniem, Państwa gościem był Andrzej Ceglarski, autor naprawdę świetnej książki Sprawa generała Zagórskiego, zabójstwo prawie doskonałe. Do nabycia jest na stronie kapitalbook.com.pl. Drodzy Państwo, ja sobie pozwolę jeszcze polecić e, historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze wyjątkowo o nie ma, ale jest o powstaniu z 1877 roku. To jest mój tekst, który w środku polecam, e, powstaniu lipcowym, które nie wybuchło. Nie wybuchło, ponieważ Polacy, którzy wzięli pieniądze od Anglików na to powstanie, poszli po rozum do głowy i uznali, że nie będą walczyć w cudzej sprawie bez żołnierzy angielskich. Powstanie lipcowe z 1877 roku, powstanie, które nie wybuchło. Zapraszam, bo to jest bardzo ciekawy wątek polskiej historii. Ja mogę tylko ubolewać, że ci, którzy mieli to powstanie wybuchać, oddali Anglikom pieniądze. Tego nie mogę niestety zrozumieć. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach i w dobrych empikach, a państwa i gościowi mówię do zobaczenia.